Pan Piotr Czerwus jest naszym gościem, aktor, grający od 15 lat, Ryszarda Lubicza. Ryszard wczoraj umarł w serialu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jestem w radio, które mnie budzi, którego słucham, z którym dyskutuję, ale cieszę się, że też Radio Talk FM sięgnęło do źródła, bo boję się, jak ci dziennikarze sięgają tylko do internetu, ale właśnie chyba porządne jest radio, że sięga do źródła. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję. Oglądał pan wczoraj klan? Tak, oglądałem, ale też muszę od razu sprostować pana, e, e, dlatego, że nie tylko przez 15 lat grałem Ryszarda Lubicza, byłem w Teatrze Starym i w różnych innych teatrach. Grałem w teatrach w całej Polsce. Także tych ról miałem trochę więcej niż tylko Ryszard Lubicz. Może dlatego nigdy nie brakowało mi e, tej postaci. To bardziej jest jakby e, m, wymysł dziennikarzy, może niektórych kolegów, może ludzi, że tak ja jest, się zaszufladkowałem. Ja nigdy tego nie odczuwałem. Ale wracając do pana pytania, oczywiście wczoraj oglądałem. To był chyba czwarty czy piąty odcinek, który oglądałem w swoim życiu. Sam czy w jakich okolicznościach? A byłem akurat w Krakowie w domu. Siedziałem sobie na kanapie z moją teściową, z siostrą mojej teściowej, z moją żoną i z moim pieskiem Romanem, który też zawsze lubi oglądać ze mną. Przeważnie oglądamy razem tenis, no ale tym razem załapał się na klan. I co pan poczuł, jak ten Rysiek umierał? Po ludzku. Po ludzku, gdzieś tam nie odczuwam jakichś tam wielkich, można powiedzieć, emocji artystycznych. Nie, po ludzku. Nawet moja żona popatrzyła na mnie w pewnym momencie tak ukradkiem i zapytała, czy mi nie jest przykro, że się. Żegnam z tym? Tak, jest mi trochę przykro, ale to jest bardziej związane z ludźmi, z którymi się zżyłem przez 15 lat. A pamięta pan ten moment, kiedy pan pomyślał, dosyć? To nie jest tak. Ja to zawsze, chociaż nigdy nie rozwodziłem, zawsze odpowiadam na to pytanie, że to musi być wiele przyczyn. Wiele przyczyn. Nie ma czegoś takiego, że się obudziłem rano, bo mówię dosyć czy tam. E, to akurat tak się złożyło, że były takie pełne przesłanki, gdzie już chciałem e, zakończyć tą rolę. Ale też e, miałem takie przesłanki, że mogę w tej chwili zakończyć tą rolę, e, gdyż dostałem propozycję do Teatru Polskiego, do, do Warszawy, do pana Seweryna. I gdzieś tam e, e, przede mną się roztaczają nowe horyzonty w tym zawodzie. I nie wiem jak to się skończy, ale mam duże nadzieję. Ja pamiętam pana rolę parobka w Ferdydurkę Wojtyszki w 1985. Głównego bohatera w Dopiachu Różewicza, y, według Kuca. To taki jeden z najbardziej chyba kontrowersyjnych spektakli teatru, telewizji. Ale ten Rysiek to jest jednak postać kultowa też w internecie. No, y, różnie ludzie na niego patrzą, ale to jest też wielki pana sukces. Jaki smak ma ten sukces? To jest słodycz, gorycz? Y, kiedy pan z tym feedbackiem się mierzy, który wraca. Ja po prostu zawsze mówię, że mam korzenie aktorstwa krakowskiego. Myśmy nigdy nie dążyli do jakiejś sławy, popularności. To mi się zdarzyło. Moja pani profesor Ewa Lasek, wielka aktorka Teatru Polskiego, starego w Krakowie i moja wielka pedagog powiedziała mi kiedyś, że ja jak skończę szkołę teatralną, nie będę wychodził z telewizji. I takie też mam szczęście do tej telewizji. I właśnie te role, które pan wymienił, bo jeszcze tam trzeba Korotkowa w Diab Boliadzie w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza, dołożyć do tego. To były jak też znaczące role. No, do wal, do, po walku w Dopiachu dostawałem anonimy, że jak mogę grać właśnie w takiej sztuce, czy po prostu... Ale też dostałem nagrodę wtedy Radio Komitetu dla najlepszego aktora roku 90. Ale ten Rysiek, taką ikonę popkultury pan stworzył. No sukces. To, to... Słodki? To jest sukces dzisiaj. Dzisiaj powiem panu tak. Od rana, kiedy jestem już w różnych rozgłośniach, i, i bardzo poważnych, i nagle jestem zapraszany na jakieś. Salony, jeszcze nie mogę zdradzić, jakie do, do programów publicystycznych. Nagle okazuje się, że jest to jednak sukces. Może kiedyś ci redaktorzy, no właśnie, tak mnie nie zapraszali, bo raczej ludzie inteligentni, no, 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 no przecież on taki, e, się właśnie poczciwy, e, kochający żonę, dobry, no to co on ma do powiedzenia? I gdzieś tam właśnie to jest najdziwniejsze, że nawet inteligentni ludzie, Którzy pracują w różnych rozgłośniach i reżyserzy, i, i decydenci, którzy decydują o moim zawodzie, czasami właśnie już mnie postrzegali tylko przez tą postać. I to jest dla serialu duży sukces. Ale też chcę powiedzieć o publiczności, bo przecież to nie jest tylko moja zasługa. To jest przecież zasługa, widać, brakowało takiej postaci ciepłej, sympatycznej, y, która trafiła w taką lukę. Ale jak pan patrzy w internet, na przykład, słucha tych żartów y, Rysiek jak Chuck Norris, to myśli pan, że to jest taka ciepła reakcja, ciepłe przyjęcie tego dobrego człowieka? Y, nie, nie ja też się nie chcę rozczarowywać po prostu i bo ja patrzę zdroworozsądkowo na świat. Niektórzy są. Autentycznie złośliwi, niektórzy są ciepli, i tak to jest. Nie ma czegoś takiego. A że... jakich reakcji więcej pan widzi? Ja myślę, że, że to jest taki nasz wstyd troszeczkę. Bo, bo we, Wstyd przed prawdziwym odczuciem, że, że przecież my tak do końca. Ja wierzę w człowieka, że człowiek jest dobry z natury rzeczy. Dlatego pan zbudował tak ryśka? To jest produkt serialu. My przecież nie gramy pełnych postaci. My nie mamy nawet okazji zagrać pełnej postaci. Zawsze mówiłem i to nie kryłem w wywiadach, że przecież granie w serialu, w telenoweli, bo to jest zupełnie też są inne seriale, jest tylko brodzeniem w wodzie po kostki. A pan znaczy... lubi tego Ryśka? Czasami go lubiłem, czasami go nie lubiłem. A na co go pan nie lubi? Y za co go nie, nie lubię. No mógłby być y, czasem troszkę ostrzejszy, ale może nie byłby ryśkiem. <laughs> no, ale tak to jest, tak to jest. Ja, A czego się pan dowiedział? Ja po prostu mam stworzyć taką postać Że jak pani domu Czy pan, który gotuje Bo teraz jest równouprawnienie I w tym rady muszę tak mówić Że po prostu wszyscy są równi To on musi widzieć, że ten jest Otworzyć serial Klan i mówi O ten jest lekarz, ładnie ubrany A ten jest Ryszard Lubicz Czyli coś remontuje albo jeździ na taksówce On musi się z tym identyfikować to nie jest tak. To jest pewien schemat i to jest niesamowite. I to jest niesamowite dla mnie. Ja zawsze powtarzam, że w Polsce i tak utrzymujemy jakąś tam demokrację. Jak ludzie wierzą w telewizor i można jakieś wybory przeprowadzić, ale tak jest. No tak jest. To, to nie będę się kopał z, ze światem. Jestem aktorem, a kto ma grać w tych serialach? Pan się trochę tłumaczy z tego, że gra w serialach, no, bo tak pan też zadał pytanie. Nie, ja pana pytam, nie. czego się pan dowiedział o swoich rodakach, o wizach o ludziach, wśród których Pan żyje, patrząc na reakcję tych ludzi na postać, którą Pan stworzył, na tego dobrego, poczciwego ryśka. Czy to nie jest tak, że w tych dowcipach, żartach, w tej reakcji internetu nie prze, prześwituje trochę taki, taki pogląd, że ten jak trochę jest? No tak, no tak. Ci, którzy mają internet, niektórzy z nich po prostu uważają, że jest Mój bohater jest frajerem, dlatego że nie zdradzi żony, nie powie jej coś ostro od czasu do czasu, właśnie nie potrafi jej się ostrzej odnieść do swoich dzieci. A co tak, pan jest, myśli o jest tym jest bohaterze? Czy pan też tak myśli? Ja uważam, że to jest. Pewien z <noise> Sewry. No, pan się chowa. <noise> wzorzec zewry, ale ja, ja na pewno e, myślę, że nie stworzyłem pełnej postaci. Dlatego, że nie można czegoś takiego zrobić w serialu. I Tego dlatego typu. pan odchodzi z serialu? Że nie, że, że nie jest pan w stanie teraz powiedzieć wszystkiego. Nie, nie w będę tej formule w tym schemacie. Nie, nie mogę odpowiedzieć, że dlatego, Bo tak jak już Pan powiedziałem, to nie jest jakby jedna przyczyna. Uważałem, że 15 lat grając w serialu klan był to sens, miałem swoją rodzinę, trzeba było wychować dzieci, wykształcić. Zrobiłem to. Zrobiłem to dzięki też serialowi i, i to jest moja cena, którą zapłaciłem, a teraz chcę i widzę w moim zawodzie, a przez to, że przez tyle lat, też nie tylko grałem Ryszarda Lubicza, bo grałem też inne role. Mam pewien potencjał i myślę, że jak, jeżeli mi będą dane szanse, nie tylko w teatrze, ale może też w innych serialach, bo nie mówię, jak tu przychodzą politycy i zawsze mówią prawdziwy polityk nigdy nie mówi nigdy. Może kiedyś też spotkam jakąś inną rolę, może innego poczciwiny, albo też innego zabijaki. A dlaczego Rysiek Umiera, a na przykład nie wyjeżdża, bo i tak bywało. Gdzieś. Dlatego, że e, ja poprosiłem o to producentów, żeby tak było. Dlatego, że myślę, e, że dla e, mojej kariery, mojego zawodu, ciekawiej jest, jak ta postać tak skończy w serialu. Bo przecież klan, e, jak zawsze mówiłem i żartuję, ale powiem prawdę, będzie trwał. E, my będziemy. Chyba miesiąc po końcu świata, dlatego że my zawsze te, miesiąc wcześniej kręcimy te odcinki, a musi być to jakby zgodne z harmonogramem świata, także będzie to trwało i trwało. Hucznie pana żegnali, przyjaciele z planu? Yy, no, nie zdążyłem na bankiet, bo już byłem na festiwalu teatralnym, <głosy> <głosy> ale e, zarówno jedna, jak i druga ekipa e, wymieniliśmy się podarkami e, i były łzy e, i było wzruszenie. No, chciałbym zawsze tak się żegnać z każdą pracą. Pan Piotr y, Cyrwus jest naszym gościem.